podziękować za to, że jesteście Państwo z nami, że przyjęliście nasze zaproszenie, że mimo bardzo dużo obowiązków w tym przedświątecznym okresie zechcieliście z nami wspólnie radować się, oczekiwać na przyjście Pana. Pragnę serdecznie powitać honorowego obywatela miasta Kościerzyna, księdza seniora prałata parafii Świętej Trójcy Mariana Szczepińskiego. Witam przewielebnych proboszczów Antoniego Bączkowskiego, proboszcza Ryszarda Pacholca, księdza Bogusława Pasigrocha, proboszcza parafii. Witam pana burmistrza Michała Majewskiego na tym uroczystym spotkaniu. Witam panią Ewę Aleksandrowicz, zastępcę burmistrza, radnych miasta Kościerzyna. Witam służby mundurowe. Witam dyrektorów naszych szkół miejskich, przedszkoli i wszystkich Państwa, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska. Oddam głos jeszcze panu burmistrzowi. Cieszę się, że jesteśmy razem, że możemy się spotkać i myślę, że osoby, które chcą z nami spotykać się w tak pięknym czasie, w czasie świąt Bożego Narodzenia, przed Wigilią, są osobami, które chcą też dbać o przyszłość naszego miasta. Także bardzo serdecznie jeszcze raz Was witam i na początku chciałbym zaprosić na przedstawienie i poprosić jeszcze panią wiceprzewodniczącą też o przywitanie wszystkich gości. Ja w imieniu wszystkich radnych chciałabym również serdecznie powitać wszystkich gości zaproszonych, wszystkich obecnych tutaj na sali. Serdecznie witam. Ten nastrój przedświąteczny wprowadzą nas uczniowie z szkół średnich na terenie miasta Kościerzyny pod pana Mirosława Kamińskiego, którzy przygotowali na dzisiejszy dzień jasełka w nowoczesnym wykonaniu. Uwaga, mis rzuca. A teraz ja to jako profesor. Zawsze to samo. Tak się wyrywa. Tak się wyrywa. Nie. Uwaga, dziewczyny. Nie tym razem. Jak ona już pójdzie. No, nie dziewczyny. Raz, dwa, trzy, cztery. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Dobra, dobra, spocznij. Ojciec jest? Bóg ojciec. U siebie. Dzięki. Wpadłem na szalony pomysł. A który z twoich pomysłów nie był szalony, co? Postanowiłem znowu odwiedzić ziemię. No nie patrz tak na mnie, przecież już tam byłem. No właśnie. Oj, tato, dam sobie radę. No ale chyba weźmiesz ze sobą jakiś zastęp aniołów, co? Idę sam. Jak chcesz to zrobić? Jak najzwyczajniej. Ześlę cię teraz na ziemię. Trzymaj się! Będę miał na ciebie oko! Pa! No nie chowaj się, bo ci takie zrobię Boże Narodzenie, że do końca życia ze szpitala nie wyjdziesz! Anka! Ha, tu cię mam! O, a ty tu czego? Ja? Niczego. Kto uważa, żebyś guza nie znalazł? Dlaczego? No, bo tego. Specjalnie rymujesz, kolego? Nie jestem twoim kolegą. A jakbyś zobaczył tu taką zaćpaną lalę, to powiedz jej, że wisi mi kasę. Oj, oj, oj. No i co? Co? Co za to chcesz? Czemu mi pomagasz? I tak ci się nie odwdzięczę. Daj spokój. Pomogłem ci, bo chcę. Twój ojciec... Nie mieszaj w to mojego ojca. On by złamanym kikutem nie kiwnął, żeby mnie... Bardzo się mylisz. Twój ojciec... Zamknij się! Nie mów mi ojcu! On cię kocha. Sorry.
Ja, nie mieszaj w to mojego ojca. On mnie i tak znajdzie. Wspaniały występ, dziewczęta. Zapraszam. Święta, bogate tradycje, bogate w przepiękne śpiewy, to czas refleksji i zastanowienia się nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia głębokich i radosnych przeżyć, ciepła rodzinnego przy wigilijnym stole, zdrowia, radości, pomyślności, spokoju, miłości, a przede wszystkim życzliwości, której tak bardzo nam potrzeba, jak również błogosławieństwa małej dzieciny Bożej. A w nowym, nadchodzącym 2018 roku życzę Państwu pogody ducha, optymizmu i wiary w lepsze czasy. Abyście Państwo byli zadowoleni z życia w każdym z jego aspektów. Życzę również umiejętności dostrzegania piękna otaczającego nas świata. Jest to bardzo ważne. Samych dobrych zdarzeń i przede wszystkim tego, co sobie Państwo życzycie. Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i na nowy rok. Panie Burmistrzu, bardzo proszę również o przesłanie dla Państwa i mieszkańców naszego miasta. Jestem przekonany, że wszyscy życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Wszyscy głęboko w sercach mamy tą chęć przekazania sobie wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wspólnego działania i wspólnej pracy. Przy wigilijnym stole życzę Wam wszystkim odpoczynku, spotkania z rodziną, jak najdłużej pamiętanych tych chwil z nad tego stołu, a w nadchodzącym 2018 roku, jak ten czas szybko leci, wszystkiego najlepszego, żeby nie był on gorszy od obecnego. Rzeczywiście widzimy, że wszystko się rozwija. Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. I życzmy sobie wszyscy i pracujmy nad tym, aby ten kierunek zachować i aby rzeczywiście ten rozwój i wspólną ciężką pracą dochować, żeby było nam wszystkim lepiej. Wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie pozdrawiając Państwa, już wielokrotnie byliście pozdrowienia, niech płynie ta pieśń pozdrowień, pieśń dobrego serca, życzliwości do każdego serca, które tutaj jest i które przez Państwa jest reprezentowane. To przedstawienie, które przed chwilą widzieliśmy, warto do niego nawiązywać, ponieważ uwspółcześnione, przedstawione przez młodych, jak oni sobie to wyobrażają, jak oni to przeżywają, jest podpowiedzią chwili o tej rzeczywistości zbawczej, która przychodzi w darze zwiastowania. Bóg ciągle przychodzi do człowieka nieustannie, tak jak onego czasu przyszedł do Maryi i zwiastował jej rzecz niezwykłą. Będziesz Matką Boga. Państwo, wielu z Was są rodzicami, matkami, ojcami. Bóg przychodzi do Waszego domu. Pan schodzi i zwiastuje Wam rzecz niezwykłą. Jesteście posłani jako ci,
którzy jak Maryja razem z nią macie błogosławić dzień waszego życia, każdego, waszej pracy, we wszystkich instytucjach, które tu stanowimy, we wszystkich. Tym wszystkim, co nazywa się przebaczeniem i zdobywaniem się na trud bycia z drugim. Wszystko jest nam potrzebne, aby tworzyć ten czas błogosławiony, jak usłyszała Maryja o sobie. Jesteś błogosławiona, pełna łaski. Być ze sobą razem. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi, a to błogosławieństwo przeniesie na swój dom, na wszystkie instytucje, które tu reprezentujecie i niech wejdzie do każdego waszego serca. Boże Dawco łaski, który przychodzisz do nas, błogosław te opłatki, daj, aby każdy, kto będzie się nim dzielił, był dla siebie znakiem, znakiem obecności Boga na świecie, który żyjesz i powiesz na wieki wieku. Amen. Z najlepszymi życzeniami. So